To już siódma edycja konkursu Piórko, którą organizujemy w tym roku. I tak naprawdę cel, który nam przyświeca od samego początku, jest taki sam, żeby po pierwsze wyławiać talenty, ponieważ w tym konkursie zarówno w części literackiej, jak i w części graficznej mogą startować wyłącznie debiutanci. A po drugie, dzięki temu, że wydajemy książki, te książki są dostępne w całej Polsce w sieci sklepów Biedronka, chcemy po prostu najmłodszych nauczyć czytania, bo czytanie jest piękne, bo czytanie pomaga zrozumieć świat, bo czytanie powoduje, że w przyszłości wszyscy będziemy z tego odnosili korzyści. W 2021 roku odnotowaliśmy rekord, jeżeli chodzi o część tekstową konkursu. Jesteśmy z tego bardzo szczęśliwi, bardzo dumni. Niemal 4000 osób, tak dokładnie to 3667 osób przysłało swoje teksty do tego konkursu. Prawie 4000 osób walczyło o swoje marzenia, o swoją literacką przyszłość. Zwycięzcę już wybraliśmy. Teraz mamy nadzieję również, że część druga, część graficzna konkursu przyniesie kolejny rekord. Fabryka marzeń, jak pewnie sam tytuł może na to wskazywać, jest przede wszystkim o sile marzeń, ale także o tym, że takim najlepszym sposobem na ich realizację jest bezgraniczna wiara w to, że się spełnią. Pomysł pojawił się w mojej głowie w momencie, kiedy właśnie zdałam sobie sprawę, czym kieruję się w życiu, jakie jest moje życiowe motto. I tak naprawdę pod tę dewizę ułożyłam historię o elfie, ogrze i kolejnych bohaterach. Chciałam wyjaśnić, przekazać dzieciom, że właśnie siła marzeń jest ważną ideą i tym zawsze warto się kierować. Dobra książka musi się składać z dwóch komponentów. Ten pierwszy komponent to znakomity i wciągający tekst, ale ten drugi komponent, równie istotny, to jest fajna kreska, jak to mawia młodzież towarzysząca temu tekstowi. I teraz właśnie startujemy z drugim etapem konkursu Piórko. Startujemy 18 maja i od 18 maja do 28 czerwca graficy, ilustratorzy, wszyscy ci, którzy chcieliby pokazać swoje rysunki i zilustrować tegoroczny zwycięski tekst, mogą zgłosić się do konkursu, a wszystkie informacje oraz tak naprawdę formularz zgłoszeniowy do konkursu wszyscy znajdą na stronie piurko-biedronka.pl.